25 marca przypada w Kościele katolickim uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu przypada również liturgiczne wspomnienie świętego Prokopa. O Prokopie zachowało się dość sporo źródeł średniowiecznych, co świadczy, że kiedyś kult jego był o wiele żywszy. Do naszych czasów zachował się żywot mniejszy z XII wieku i żywot większy z wieku XIV. Niestety dawne żywoty nie akcentowały danych biograficznych, ale jedynie ascetyczne. Dlatego faktycznie o świętym historia przekazuje nam bardzo skąpe informacje. Prokop urodził się zapewne w pierwszych latach wieku XI, gdy w naszym kraju panował Bolesław Chrobry. Miejscem jego urodzenia była Chotunia, niedaleko Kourim, w dzisiejszych Czechach. Wiemy o nim tylko tyle, że był kapłanem diecezjalnym. W Czechach panował wówczas powszechny zwyczaj, że kapłani katoliccy żenili się. Miał więc Prokop żonę i dzieci. Jeden z jego synów, Emmeran, został opatem w Sazawie. Opactwo benedyktyńskie w tym mieście miał ufundować sam Prokop. Nie wiemy, w jakich okolicznościach zapoznał się z obrządkiem wschodnim, który do Moraw i Czech wprowadzili święci bracia Cyryl i Metody. Zapewne istniały w Czechach jeszcze jakieś jego ślady. Prokop miał przejść na ten obrządek lub może nawet w nim się urodził. Według podania udał się na Ruś i stamtąd przywiózł księgi liturgiczne, pisane cyrylicą w języku słowiańskim. Klasztor w Sazawie, który założył, miał pielęgnować ten obrządek. Prokop cieszył się poparciem książąt czeskich, Odrzycha i Brzetysława I. Zamieszkał w pobliżu opactwa jako pustelnik. Zmarł w opinii świętości 25 marca w uroczystość Zwiastowania w roku pańskim 1053. Po śmierci Prokopa klasztor w Sazawie został podporządkowany łacińskiemu opactwu benedyktynów w Brzewnowie. Obrządek słowiański w nim zlikwidowano, kult Prokopa jednak pozostał. Zatwierdził go też urzędowo papież Innocenty III w roku 1204, a potwierdził papież Pius VII w roku 1804. Śmiertelne szczątki Prokopa przeniesiono w roku 1588 do Pragi i umieszczono je w Kościele Wszystkich Świętych. Kiedy w późniejszym średniowieczu w okolicach Sazawy rozwijał się przemysł górniczy, Prokop został patronem tamtejszych górników. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Prokopa na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ, Jesus, Christ, Jesus, Christ, Jesus.